Alerta został odpięty, możemy działać. Dziś zajmę się wymianą taśmy poduszki powietrznej. Moja kierownica to jest kierownica akcesoryjna do Abarth do Fiata 600 i zaczynam od zdjęcia osłony, która jest mocowana na rzepy. Musimy odkręcić osłonę dolną, jak i osłonę górną. Są tam te na dole są cztery śrubki, u góry jak odkręcimy już tą dolną, to będziemy mieli dostęp do dwóch śrubek, które są od górnej osłony. Następnie odpinam kostkę klaksonu. Teraz zabieram się za odkręcenie kierownicy. Nakrętki całkowicie nie odkręcam, po to, żeby móc delikatnie przapnąć kierownicą, aby ona się zluzowała i żeby później nie mieć problemu z jej zdjęciem. Następnie nakrętkę odkręcam całkowicie i kierownicę mogę bezproblemowo zdjąć. Żeby zdjąć pająk, musimy jeszcze odkręcić, od spodu jest jedna śrubka. Teraz pozostaje tylko i wyłącznie odpiąć kostki, żeby pająk był już uwolniony. Teraz mogę założyć nowy pająk wraz ze zwijaczem. Oczywiście kolejność odwrotna do demontażu. Przed założeniem ostatecznej kierownicy należy jeszcze ustawić zwijacz na środku, dlatego jak źle będzie ustawiony, to przy pełnym skręcie oczywiście możemy go zerwać. Teraz przykręcam kierownicę. Teraz pozostaje sprawdzenie, czy wszystkie kostki zostały dobrze wpięte, czy wszystko dobrze działa, czy zwijak został dobrze ustawiony. Po sprawdzeniu mogę już wszystko podpinać, klakson, oczywiście osłonę, no i jazda próbna.